Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Zbiorem rozwiązań nierówności 16 odjąć x kwadrat większy od 0 jest. No to zapiszmy sobie. 16 odjąć x kwadrat większy od 0. Zobaczę, że takie wyrażenie ja mogę zapisać w postaci ilocznowej. To będzie 4 odjąć x razy 4 plus x. Bo to jest wzór skróconego mnożenia. Zobaczmy, 16 odjąć x kwadrat to jest nic innego jak 4 do kwadratu odjąć x do kwadratu. A coś takiego już rozpisujemy jako 4 minus x razy 4 plus x. No i to ma być większe od 0. Teraz policzmy miejsca zerowe, czyli przyrównajmy do 0 ten nawias i ten nawias, czyli 4 odjąć x równa się 0, czyli 4 równa się xowi, a tutaj mamy 4 plus x równa się 0, czyli x równa się minus 4. Zaznaczamy na osi miejsca zerowe, czyli minus 4 i 4 i teraz ramiona funkcji. Ramiona naszej funkcji pójdą do dołu, ponieważ przy x kwadrat mamy liczbę ujemną, czyli to jest minus 1. No to zaznaczamy sobie, ramiona idą do dołu, o w ten sposób. No i nasz pytanie jest, kiedy nasza funkcja jest większa od 0, kiedy jest dodatnia? Tutaj jest dodatnia. Czyli w przedziale od minus 4 do 4 nasza funkcja jest większa od 0, czyli odpowiedź C.